Ja uważam, że jeśli dziecko ma śmiałość, żeby się od nas oddalić, to znaczy, że zbudowaliśmy w nim takie poczucie bezpieczeństwa, ale też takie poczucie własnej wartości, że wie, że może. Pamiętam chłopaka, który przyszedł i poprosił o bukiet, który będzie bardzo pachnący, bo jego babcia już nie widzi. Jeżeli jesteście fanami Marvela tak jak ja, to koniecznie musicie obejrzeć Hawkeye'a. Dzień dobry, witam w kolejnym programie Onet Small Talk. Dzisiaj moja gościni Martyna Wojciechowska, dziennikarka, podróżniczka, twórczyni Fundacji Munaweza. I dzisiaj bardzo ważny temat. Idą święta. I w teorii wydawałoby się, że siadamy do stołu i to jest na Wigilii wspaniałe miejsce do rozmowy. To jest trudne miejsce do rozmowy, szczególnie jeśli się nie rozmawiało wcześniej. A niestety w wielu domach jest tak, że dzieci i rodzice stracili relacje, a raczej powiedziałabym rodzice stracili relacje z dziećmi, bo to jednak po stronie rodzica jest ten obowiązek, żeby stworzyć w ogóle przestrzeń do relacji. I żeby rozmawiać wcześniej niż na Wigilii, i żeby rozmawiać jednak inaczej niż ej, co u ciebie, jak w szkole, to jest takie klasik pytanie, jak tam fizyka. Masz chłopaka, masz dziewczynę. To są takie evergreeny, więc nie idziemy w tę stronę. Ja mam w ogóle bardzo osobistą motywację, żeby zajmować się tematem zdrowia psychicznego młodych ludzi i mówię o tym szczerze, że jestem sama osobą, która doświadczyła kryzysu psychicznego i że jestem mamą, która ma dziecko, które doświadczyło kryzysu psychicznego. To jest taki temat, o którym się teraz mówi, ale właściwie niewiele się w tym temacie dalej robi. Czy my dużo o tym mówimy cały czas, właściwie znamy badania, cytujemy te badania, właściwie na każdym small talku nawet ten temat jest, o, dzisiaj młodzi ludzie się źle czują. Ale działań. I co z tego wynika? No za naszych czasów takie pokutowało przekonanie, że dzieci ryby głosu nie mają. A dzisiaj projekt Młode Głowy, otwarcie o zdrowiu psychicznym jest dla młodych. Jest po to, żeby oni wreszcie powiedzieli swoim głosem, żebyśmy my dorośli przestali zgadywać, co by było dobre i co było, jak ja miałam naście lat, a jak ja byłam w twoim wieku. To są takie najgorsze teksty, którymi można zacząć rozmowę z młodym człowiekiem. Znaczy bardzo dobre, żeby sobie zrujnować tę relację. Więc zaciekaw się. Zapytaj się, słuchaj, a co jest takiego w tym utworze BDS-a, który jest zresztą ambasadorem naszego projektu Młode Głowy, co tam jest fajnego, co cię w tym interesuje? Zamiast mówić, nie no, za moich czasów to była muzyka, no, tak? Co to za muzyka? Więc takim moim hasłem, kluczem stało się sformułowanie, wytłumacz mi, proszę. I ja naprawdę jestem tym zainteresowana. I to jest dla mnie płaszczyzna, która buduje się właśnie po to, żeby z tym młodym człowiekiem potem móc rozmawiać, kiedy pojawiają się wyzwania. Jesteśmy przewodnikami naszego dziecka, ale po świecie, którego my nie znamy. Bo my nie byliśmy w tym świecie, który dzisiaj jest światem młodych ludzi. My mamy zupełnie inne doświadczenia. Więc niejednokrotnie to moja córka jest moją przewodniczką po jej świecie. Z każdym rokiem jest coraz więcej badań potwierdzających, że święta są stresujące i że boimy się tych pytań. Młodzi się właśnie, to co powiedziałeś, na przykład uwagi, o Jezu, Janek, dlaczego masz taką fryzurę, albo co ty masz za sweter, są święta. Nie, to jest oczywiście to taki shaming, trzeba to po prostu oczywiście nazwać. Starsze pokolenia tłumaczymy, że są starszymi pokoleniami, więc im nie będziemy już tam wchodzić, tłumaczyć dziadkowi, że czegoś nie powinien. I tak sobie... Tak. Ale dlaczego? No, bo, znaczy, ja bym tłumaczyła, no ale, właśnie, bo wiesz, ale jednak nasi rodzice moim zdaniem odpuszczają. Odpuszczają, no ale czego uczymy tym nasze dzieci? No uczymy tego, że jakby nie stawiajmy granic, tak? Że są ludzie jednak uprzywilejowani, czy to jest dziadek, babcia, ale wiesz, rozszerzmy to, tak? Ciocia, to jest też wujek. Ciocia, wujek, to jest nauczyciel, to jest trener, to jest ksiądz, który ma prawo przekraczać twoje granice. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć coś robić inaczej, tak? Nigdy nie jest za późno, żeby zrobić krok w trochę inną stronę. Wiesz, nie ma lekcji z bycia rodzicem, tak? Ja dopiero dzisiaj widzę, ile popełniłam błędów. Przyszedł taki moment w moim byciu mamą, kiedy ja też postanowiłam, że czas sięgnąć po profesjonalną pomoc dla mojej córki. I ja też zachęcam w ogóle do tego rodziców, że jeśli pojawia się kryzys u dziecka, to nie zamiatać tego pod dywan. To nie mówić, to załatwmy to między sobą, to zostawmy to w rodzinie. Nie wstydzić się tego, tylko właśnie rozmawiać. Gdyby zmienić w ogóle ten sposób komunikowania się z młodymi ludźmi, gdyby te relacje zacząć budować wcześniej i w ogóle na innych zasadach i też wiedzieć, że
kryzys psychiczny u mojego dziecka nie oznacza, że ja jestem złym rodzicem, tylko właśnie teraz się mogę wykazać, że jestem dobrym rodzicem i podejmuję jakieś działania, no to jest pierwszy krok ku lepszemu. Dane reprezentatywne dla całej Polski wskazują na to, że jest około 1 000 000 młodych osób, które wykazują cechy wskazujące na depresję. Czyli mówiąc krótko, które w jakiś sposób mogą doświadczać kryzysu psychicznego, powinny być zdiagnozowane. Ale nie ma kto tego zrobić. To są ważne rzeczy i należy na to zwracać uwagę i wierzę, że wychowamy to młode pokolenie inaczej. Ja też chcę powiedzieć, że bardzo wierzę w to młode pokolenie. Że to jest mnóstwo wspaniałych, młodych, kreatywnych ludzi, którzy wymyślają świat zupełnie inny niż ten, który znamy. Nam jest po prostu trudno to zaakceptować, ale ten świat może być inny i na innych zasadach. Więc ja nie tracę wiary w młodych ludzi, między innymi dlatego nie chcę się skupiać na tym, czego nie mamy, czy też czego mieć nie możemy, bo nie zrobimy szybko reformy edukacji, a bardzo bym chciała. Czy reformy opieki zdrowotnej, a bardzo bym chciała. Natomiast to, co możemy zrobić, to postawić na profilaktykę. I to właśnie robimy. Stąd stworzyliśmy taki program profilaktyczny Godzina dla Młodych Głów, który jest realizowany w szkołach. Mamy 1500 zapisanych szkół, prawie. Blisko 300 tysięcy dzieciaków jest już objętych tym programem. I moim największym marzeniem, akurat kończy się rok, więc pozwolę sobie opowiedzieć, jakie jest moje marzenie na 2024, żeby ten program profilaktyczny, który jest gotowy, który jest zamknięty, który jest już po też różnej po fazie testów, a niedługo po fazie eliminacji błędów i po kolejnych udoskonaleniach, żeby ten program, który my dajemy za darmo, bo my go po prostu oddajemy, jest ogólnopolski, ogólnodostępny i darmowy, żeby ten program wszedł do podstawy programowej, albo żeby przynajmniej jego elementy były realizowane przez nauczycieli w szkołach. Przecież jaki inny byłby świat, gdyby dzieciaki zamiast uczyć się cyklu rozwojowego pantofelka i całki różniczki, rzeczy, które przyznam, no nie przydały mi się bardzo w życiu, a musiałam je wykuwać, żebyśmy się bardziej nauczyli rozumieć swoje emocje, siebie nawzajem, żebyśmy umieli nazywać własne potrzeby, stawiać granice, żebyśmy wiedzieli, czym jest higiena cyfrowa i jak się w ogóle poruszać w tym świecie. No i też to, co jest ważne i co jest w tym programie profilaktycznym, to pierwsza pomoc psychologiczna, tak? Czyli popatrz, posłuchaj i połącz te podstawowe zasady pomocy psychologicznej, której naprawdę każdy może udzielić. Tak samo jak w przypadku ofiar wypadków i prowadzenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków, tak samo możemy się uczyć pierwszej pomocy psychologicznej. To ja pójdę dalej. 2035. Polska. Taka twoja wymarzona dla młodych ludzi. Wiesz co, ja bardzo wierzę w świat, który jest otwarty, który jest pełen tolerancji i szacunku. To zresztą robię jeżdżąc na krańce świata i przywożąc tu różne materiały, pokazując też młodemu pokoleniu, ale chyba nam wszystkim staram się to pokazywać, że norma w skali świata nie istnieje, że normą jest to, co nią uczynimy, że to, co nam się wydaje dziwne, tak, nienormalne. Bardzo nie lubię tego określenia, co jest normalne, a co jest nienormalne, bo w innych częściach świata zupełnie inne rzeczy mogą być normalne. Więc chciałabym, żebyśmy tak potrafili patrzeć, żebyśmy przestali oceniać siebie wzajemnie z perspektywy płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, koloru skóry, wyznania, sposobu, w jaki zostaliśmy wychowani, czy w ogóle miejsca na świecie, w którym przyszło nam żyć, tylko żebyśmy zaczęli się oceniać i patrzeć na siebie z życzliwością jak na ludzi i na to, że każdy z nas tak naprawdę marzy o tym samym i o tym się przekonałam. O tym, żeby kochać i być kochanym, żeby czuć się bezpiecznie. Zaakceptowanym. Zaakceptowanym. Tak, bez oceniania właśnie. Podróżując też po świecie, przekonałem się, że jest na tym świecie więcej dobrego niż złego. Tak, on jest szalony, ale jeszcze wierzę, że możemy to zatrzymać. Tak się zastanawiam, a mogłaś wyjechać na święta za granicę? Nie być przy tym wigilijnym stole? Bardzo dobre pytanie. Tak. No właśnie to jest świetne, wiesz, zwróciłaś mi uwagę teraz na to, jak dostałam wielką akceptację od moich rodziców i doskonale pamiętam takie święta, kiedy mama, wiesz, tak niepewnie próbowałam przemycić to, że chciałabym te święta spędzić na krańcu świata, mama mówi jasne, przecież dla nas święta mogą być codziennie i zrobiliśmy sobie pełną wigilię z białym obrusem, z siankiem i ze wszystkim, zrobiliśmy taką wigilię 2 tygodnie przed wigilią,
po to, żeby być razem i celebrować ten czas, a ja wyjechałam na święta i mam na to pełną zgodę ze strony moich rodziców. Nie doświadczam tego, wiesz, szantażu emocjonalnego. A to co, już nie jesteśmy dla ciebie ważni, żeby nawet w święta nie usiąść razem? Jeśli masz dobrą relację na co dzień, to wiesz, święta oczywiście są symboliczne jakoś, ale można sprawić, że te święta jednak będą innego dnia niż Wigilia 24 grudnia. Ja uważam, że jeśli dziecko ma śmiałość, żeby się od nas oddalić, to znaczy, że zbudowaliśmy w nim takie poczucie bezpieczeństwa, ale też takie poczucie własnej wartości, że wie, że może i że zawsze ma dokąd wracać. Jak jest właściwie dzisiaj dla rodzica, nastolatka, pytanie, które warto zadać? I żeby zbudować tą więź, od czego zacząć? To taka rada trochę dla tych rodziców, którzy wiedzą, że już muszą zadać to pytanie i nie mają pomysłu. Znaczy, dla mnie tym pytaniem kluczem jest wytłumacz mi, wyjaśnij mi. Chciałbym zrozumieć, dlaczego. Ale takie życzliwe i zaciekawiające się. Mam wielką determinację, żeby być wystarczająco dobrą mamą, zaznaczmy, bo nie ma perfekcyjnych ludzi, są ludzie wystarczająco dobrzy, dlatego promuję to hasło I am enough, ale mam wielką, wielką chęć poznać świat, zobaczyć świat oczami mojej córki i poznać świat, towarzysząc jej w jej własnej eksploracji tego świata. To jest po prostu fascynujące, żeby obserwować, jak ten człowiek się kształtuje. Ale tak, jest dużo wyzwań, żeby nie było, jasne. Ja też ich doświadczyłam. Myślę, że to pociesza naszych widzów. Martyna, bardzo Ci dziękuję. Moim gościem dziękuję. Była Martyna Wojciechowska. Dzisiaj z Onet Small Talk wybieram się do Kwiaciarenki. Naprawdę będziemy tworzyć wieńce świąteczne. Małgosiu, nie wiem, czy wiesz, że tradycja robienia wieńców świątecznych przywędrowała do nas z Niemiec. Masz wrażenie, że to jest popularne w Polsce zajęcie? Wiesz co, mam wrażenie, że w ciągu ostatnich lat to się stało jakieś takie bardzo, bardzo modne i bardzo hitowe, żeby zapisywać się na przykład na warsztaty zrobienia wieńców świątecznych. Ja pamiętam bardzo z dzieciństwa, szczerze mówiąc, wieńce takie adwentowe, które się robiło po prostu w domu, przygotowując się do obchodów świątecznych. A takie wieszanie wieńców na drzwiach, to mam wrażenie, że jest to taka moda, która przywędrowała do nas wraz z Instagramem, ze świątecznymi filmami ze Stanów i takim właśnie mocniejszym dekorowaniem mieszkań dużo wcześniej niż wskazuje tradycja. Zwykle ja do robienia wieńców wykorzystuję taką słomianą bazę, która jest bardzo wdzięczna, ponieważ już nadaje nam tej objętości, którą wieniec musi mieć. I wtedy po prostu przyczepiamy drucikiem gałązki, kolejno je dokładając i sobie tutaj decydując, czy ten nasz wianek jest naszą taki kompozycję. Bardziej dziki, czy tak. Taki bardziej naturalny. Twoje kwiaty są bardzo popularne nie tylko na Instagramie, ale także wielu klientów regularnie do Ciebie wraca. Nawet opowiadałaś nam za kulisami taką anegdotkę, że często dziewczyny przysyłają swoich partnerów i mówią: kup mi kwiaty, ale w Kwiaciarence. Jak myślisz, jaki rodzaj estetyki masz, który przyciąga w szczególności młodych ludzi? Wiesz co, wydaje mi się, że te moje bukiety są trochę bardziej nowoczesne ze względu na to, że nie używam dużej ilości zieleni. Okej. Czyli one nie są takie wypchane, jak ja to mówię. A ty jesteś samoukiem tak zwanym, tak? I tak, i nie, bo można powiedzieć, że na mojej drodze spotkałam kilka wspaniałych osób, które były moimi mentorami, ale nie skończyłam żadnej szkoły florystycznej. Wszystkiego nauczyłam się po prostu zdobywając doświadczenie w pracy w różnych miejscach, w pracowniach florystycznych, w takich zajmujących się stricte ślubami, w kwieciarniach. No i też tak naprawdę z internetu, bo to jest też bogate źródło wiedzy. Właśnie powiedz mi troszeczkę o tym, jakie są polskie kwiaty. Teraz akurat rozmawiamy w sezonie świątecznym, dlatego też wieńce. Jeżeli chcemy sprawić sobie bądź komuś taką przyjemność zimą, to na jakie kwiaty polskie możemy się zdecydować? No właśnie, słuchajcie, to jest problem, bo tych kwiatów jest, że tak powiem, niewiele, ale ja zawsze staram się wybierać jednak hodowlę kwiaty uprawiane w Europie, jak tylko mogę. Albo właśnie takie, które
Niekoniecznie są kwiatami, ale są świąteczne. Czyli ja bardzo często w okresie świątecznym po prostu proponuję ludziom bukiety nie z samych kwiatów ciętych, ale właśnie z dodatkiem świątecznych gałązek, jakichś takich barwionych dodatków kolorowych, które potem fajnie się zasuszają i można je wykorzystać na przykład do produkcji świątecznego stroika. Mhm. A czy miałaś taki bukiet, który w szczególności pamiętasz? Może jakaś historia się z nim łączy? Wiem, że też dla Ciebie bardzo ważne jest wchodzenie w interakcję z klientami. Jak oni tu przychodzą, opowiadają Ci o swoich relacjach, o ulubionym wazonie. Mhm. Masz jakąś taką anegdotkę? Tak, najbardziej chyba z takich historii to pamiętam historię jeszcze nawet nie z kwiatarenki, tylko z mojej pierwszej pracy w kwiaciarni. Kiedy to dosłownie parę miesięcy po tym, jak zaczęłam w ogóle układać bukiety, był Dzień Babci. I pamiętam chłopaka, który przyszedł i poprosił o bukiet, który będzie bardzo pachnący, bo jego babcia już nie widzi. I to mnie tak rozczuliło. I nasz piękny wianek. Gotowy. To już koniec naszej rozmowy, ale teraz czas na najprzyjemniejszy element. Chcę powąchać ten wieniec. Zrobimy to razem? Oczywiście. Pachnie jak święta. Dziś chcemy podzielić się z Wami 5 filmami i serialami, które sprawią, że Wasze święta staną się jeszcze bardziej magiczne, a to wszystko we współpracy z Disney+. Czy Szklana Pułapka to film świąteczny? Moim zdaniem tak. Zaczynamy. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Szklana Pułapka. Kto by pomyślał, że Wigilia może być tak ekscytująca? Nowojorski policjant John McClane musi zmierzyć się z terrorystami w wieżowcu Nakatomi Plaza. Akcja, humor i odrobina romantyzmu. To wszystko już teraz znajdziecie w Szklanej Pułapce w Disney+. Kevin sam w domu. Kto pamięta Kevina McAllistera? 8-letni mistrz chaosu zostaje na święta zgadliście. Sam w domu. Jest to klasyka idealna dla całej rodziny. Hawkeye. Jeżeli jesteście fanami Marvela tak jak ja, to koniecznie musicie obejrzeć Hawkeye'a. Clint Barton musi zmierzyć się z największym dotychczas wyzwaniem. Idealna mieszanka akcji i magii świąt. Clint Barton. We need a ton of trick arrows. Śnięty Mikołaj. Scott Calvin po 30 latach w roli świętego Mikołaja szuka godnego następcy. Czy uda mu się połączyć życie zawodowe z rodzinnym? Przekonajcie się sami. Mickey's Once Upon a Christmas to idealna propozycja zarówno dla tych najmłodszych, jak i dla fanów nostalgicznych podróży. Mickey's Once Upon a Christmas to magiczne historie świąt z udziałem naszych ulubionych, kultowych postaci. To były nasze propozycje na magiczne święta z Disney+. Już teraz znajdziecie je na platformie, aby móc cieszyć się świąteczną atmosferą. To co? Wesołych świąt! W imieniu całej ekipy, zarówno prowadzących naszego programu, jak i osób, które pracują za jego kulisami, chcę życzyć Wam wspaniałych Mikołajek, no i już niedługo spokojnych, rodzinnych i wesołych świąt. Do usłyszenia! Ostatnio miał premierę film dokumentalny pod tytułem Czas na taniec, który zrealizowaliśmy na Florydzie. I tam jest grupa dziewczyn, seniorek, 50 plus, 60, 70, 80 plus, o których seniorki w życiu bym nie powiedziała, gdybym poznała je wcześniej. Dziewczyny są niesamowite, pokazują, że wiek to tylko liczba, że niezależnie od wieku możemy robić wszystko, o czym marzymy. Mówiły o siostrzeństwie, mówiły o sensie, o misji. I to są takie przesłania, które wyniosłam z tej mojej podróży na Florydę właśnie. Ponieważ dobijam do 50, to
dobrze mi było o tym pomyśleć i uświadomić to sobie, jak wiele jeszcze przede mną